Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na moim kanale. Ja jestem Szymson, a dzisiaj rozpoczynamy piękną serię, która będzie połączeniem dwóch innych serii, które już mogliście u mnie zobaczyć. Co prawda nie na tym kanale, tylko na moim kanale Szymson Plus. Była to seria Minecraft Duecik oraz Minecraft Hardcore. Obie serie były nagrywane z Jagiełem i postanowiliśmy, że teraz jest idealny moment na to, żeby to wszystko połączyć i zrobić z tego jedną fajną serię i powrócić do czegoś, co nazywa się Minecraft Duecik, ale jest na Hardkorze. Dlatego dziś rozpoczynamy tą serię i będzie ona naprawdę bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak ona długo potrwa, no bo tak jak wiecie, hardcore charakteryzuje się tym, że jak się zginie, to jest koniec. A zasady są bardzo proste. Jak zginie chociaż jeden z nas, kończymy serię. No ale tak jak powiedziałem, nie będę sam przy tej serii, dlatego uwaga, biegnę. No dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Jo. Będziemy grali, widzowie, razem w Minecraft Duecik Powrót, wielki powrót. A i potęga wielkiemu Duecikowi. Dobra, stary, chodź, idziemy wylosować biom, na który będziemy grać. Dobra. Czas najwyższy, by zalosować, jaki biom dziś, a bardziej nie dziś, a w najbliższym czasie, będzie naszym biomem, na którym będziemy musieli się osiedlić, ponieważ nie powiedziałem tego, ale koło fortuny decyduje, na jakim biomie musimy stworzyć naszą wioskę. Wiśnia. No, biom wiśniowy. Nie no, słuchajcie widzowie, no tu jest za mało opcji na tym kole fortuny. Jak ja bym miał rozpisać wszystkie biomy, to byśmy tego w życiu nie zrobili. Dlatego mamy przed sobą inne koło fortuny, a wy go nie widzicie. Więc przechodzimy do losowania. Mamy, jak widzicie, wszystkie biomy, które są w Minecrafcie, z wyjątkiem tych biomów, które są netherowe i endowe. Więc uwaga, jaki biom ci się marzy? Stepy akermańskie. Stepy akermańskie, zamek miał. Ja bym chciał pustynię. Ja bym chciał ten grzybowy. O, to też jest dobre, to też jest dobre. Dobra, uwaga, jaki biom przypadnie nam w tej serii, uwaga. To jest... Pustynia? Desert, kurczę, dobra, to i tak nie, tam nie będzie drzew. No i ciężko, ubor ciężko. No dobra. Gramy na desert w takim razie. Dobrze widzowie, a więc tworzymy świat. Nic nam więcej nie pozostało. Jak widzicie, hardcore wybrane, Minecraft Duecik nazwane. Nic tutaj więcej, nie wpisujemy żadnych game ruli. Nic nie odpalamy, ma to być czysty, dosłownie Minecraft na wersji oczywiście 1.21. Jest tworzony świat, uwaga, zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że będzie, dobra, ciekawy teren na start, całkiem ciekawy, dobra. Jagieł, dodaję cię na serwer. Ej, widzę, że mamy wioskę obok tutaj w ogóle naszego respa, w którym się... Co to jest? Jest yo, Kung Fu Panda. Kung Fu Świnia. O, ja nie mogę, jaki dobry skin w ogóle. Kung Fu Świnia. Mam miecz. Ej, no to dobrze, to taki ninja jesteś. No, tak, miecz elegancki. Będziemy walczyć o przetrwanie, więc musiałem ubrać bojowy strój. Dokładnie, dokładnie. Dobra, słuchaj, no to dawaj, w takim razie rozpoczynamy naszą przygodę na naszym cudownym hardkorze. Tak jak powiedziałem, widzowie, na samym starcie, jeżeli ktokolwiek z nas umrze, nieważne czy ja, czy Jagieł, ktokolwiek z nas umrze, kończymy serię. Nawet jeśli by to miało być zaraz. Ja idę rabować. Idź, rabuj, oczywiście, ty jesteś złodziejem, perfidnym złoczyńcą. Ja mam strój do tego przygotowany, to mogę rabować. Ty, ja zostaw mi tego kowala, dobra? Nie, zbieraj siano, nie ma tu kowala w tej wiosce. Nie ma, nie ma, no troszkę nas tutaj gra, prawda, no nie dała nam łatwo, że tak powiem, pod nogi, tylko oczywiście ale jak najciężej. Ale nigdy nie jest łatwo, zawsze kłody pod nogi zrzucają. Tu jest taki dziwny pies, ale spróbuję go wziąć. Zróbmy w ogóle sobie jakieś narzędzia, co? Tak jest, no ja właśnie zrobiłem w tym momencie kilof drewniany i no już to biorę sobie... No trochę wykop. No wykopuję tutaj raz, dwa, trzy, raz, dobra, dwa. To ja zbieram trochę drewna. Trzy. Robię tu jedną skrzynkę obok tego craftingu. Jestem obok tego, obok tej wieży wioskowej. W skrzynce masz kilof, a ja tu robię sobie kolejne dwa narzędzia. Gdzie? To i zrobię sobie już od razu ten... Od razu sobie zrobię, jak to się nazywa. Żelazny kilo. Co za... No zrobiłem ci kilo, no bo bez sensu. Ja tutaj muszę, to trzeba grać. Dobra, biję tego golema. Dobra, cztery, dobra, git, nie jest źle, nie jest źle. Starczy nam, no starczy mi na kilo tylko po prostu. Ale to git, już mam kilo w żelazny, nie no stary, no jaki rozwój. Tam na dole coś jest, biorę dzwon. Weź dzwon, weź dzwon, weź. Wezmę, zrobię sobie motykę, żeby szybciej zbierać to siano, bo jest go tutaj trochę, a i tak w tej wiosce nie zostaniemy, bo tak widzowie, jak nam wylosowało koło fortuny, musimy zamieszkać na plaży, co oznacza, że póki nie znajdziemy plaży, znaczy nawet nie plaży, pustyni, póki nie znajdziemy pustyni, no niestety. Nie możemy się osiedlić, przykro. Ej, na pustyni w ogóle będzie mega ciężko, bo tam będzie tak pusto, wiesz, to będą ciągle stwory się respić. Tak, no, to... na pustyni najwięcej mobów się respi, nie? No. O, kurczę, jaka ta wioska jest ciekawa, tu jest zejście na dół jeszcze jakieś. Tak, ja tu właśnie wychodzę stąd.
Wybierz kierunek, mi to jest obojętne. Dobra, lecimy w drugą stronę, bo to na pewno... Pumpkiny, za tobą jestem. A po co nam pumpkin? No oczywiście na jedzonko. Będziemy się żywić plackami dyniowymi w najgorszym wypadku. Dobra, ale tu też są świnie, widzę. Ja mam tyle chleba, że mi starczy. Gdzie? Faktycznie, dobra. Schodzę i biorę w takim razie. O, to jest porządny start. Ja zabijam moich braci niestety, już ich nie ma. Gdzie ty poszedłeś? Czekaj, wychodzę z tej kopalni, w której kopałem to żelazo. To dawaj, no. Lecimy w tamtą stronę, no. To płyniemy? Dobra, pójdźmy, bo możemy... O, nie mam drewna. Masz drewno jakieś? Mam. Masz na łódkę? Oczywiście, że mam. Wszystko mam. O, to kurczę, ty jesteś zawodnik. Dobra, no to płyniemy w takim razie. Może znajdziemy ten, jak to się nazywa? Statek i wtedy będziemy mieli już... Możemy nawet diamenty mieć. Ej, dobra, to jest mocne. Dobra, płyniemy i szukamy statku w takim razie. Wow, stary, kolejna wioska na horyzoncie! Widzę ją już! Gdzie? Widzę. Dobra, zobaczmy. Ej, to jest portal do dokończenia i tam za tym jest statek za w ogóle. Za drugi? Aha, faktycznie. To jest statek, czyli możemy go splądrować też. Portal do dokończenia, na razie nas to nie interesuje. Zapalara. Dwie zapalary, dobra, git, spoko. Co to jest Curse of Vanishing? Klątwa znikania? Tak, co, ona znika? Tak. Czy co, to tak, znikać? Tak, może zniknąć. Ej, co tu jest, jakiś park? Żeby ci się zniszczyło. Co? Ej, jakieś utopce! No, nawet z nimi się tam nie patyczkuj, nie bij się. Uciekaj od razu. Dobra, bierzemy to. No bo to jest jakiś taki pomnik śmieszny i chciałem zobaczyć, co to jest. Znaczy, tam są jakieś itemy na pewno do zdobycia, tam u tych ziomeczków. Nie ma? A, no to czasami są. Nie, dobra, byłem. Mam mapę skarbów. I mam... Dobra, mam stary fajne rzeczy. Dobra, splądrowałem cały ten statek. Już wsiadam z powrotem do ciebie. Dobra, w pierwszej kolejności mapa. Do wioski. Mapa, bo możemy być blisko. Czekaj. Musimy... Ja się znam na mapie jak mało kto. Czekaj, bo nie wysiadłem sobie od ciebie. Dobra. I teraz tak, musimy polecieć na południowy zachód, czyli... Południowy zachód? SW. Ej, tam coś jest dalej! Widzę to. Ale tam będą te utopce, stary, ja bym się nawet nie zbliżał, bo... Teraz pływałem normalnie. Dobra, jak dostaniesz strój zęba, to się złożysz. Dobra, czekaj, podpływam. No nie, stary, wyginiemy na pierwszym odcinku, nie wierzę w to. Ty, ale ile ich jest? Idę zobaczyć. No kurczę, giniesz. Nie, stary, chodź tu. Nie ma tu nic! No to chodź, kigaj to, nie ryzykujmy, nie chciałbym, żeby... No tu jestem nad tobą. Stary, z delfinem płynę. No widzę. Jak suniesz w ogóle, co jest? Szybciej niż ja tą łódką. No nie, stary, robi nam się noc, pierwsza noc. Złapał mnie, dobra. Nie, dalej jesteśmy daleko. I jaka to jest daleka mapa w ogóle, w ogóle nas nie ma na mapie. O, dobra, zaczęliśmy się ruszać tą kulką, teraz musimy lecieć w prawo całkowicie. Ale musimy to ominąć jakoś. Albo dobra, dobij do brzegu, pójdziemy z buta. Albo kibnijmy się od razu, stary, nie chcę w nocy łazić. No i kima, pierwszy dzień z głowy, widzowie. No szybko poszło, że tak powiem. Aha, my wróciliśmy do tej pierwszej wioski, stary, na początku. Prawdopodobnie O kurcze, palę się. Zaprezentowałem umiejętność. O kurcze. Dobra, przestałem się palić. Strasznie daleko musieliśmy płynąć. Strasznie, no takie... jakby okrążyliśmy wszystko to dookoła. Pobijemy w tym samym tempie. O. Wow, ile żelazo! Dobra, git, mamy to. A co to jest to serce oceanu? O kurde. Topi się. Dobra. Co to jest to serce oceanu? To jest... To można wykorzystać później, ale... Czy my dotrwamy do tego momentu? Szczerze wątpię, może być ciężko. Dobra, chodźmy w tamtą stronę teraz. Dobra, dawaj, let's go! O, jest też złoto, wezmę ten blok złota. Co w skrzynce fajnego? No nic szczególnego. Obsydian. I masz kilof? Fortuno, dobra, wezmę go. Weź sobie, co tam chcesz, bo ja na razie tego nie chcę. Ale z fortuną on był, ta? Nie zwrócił uwagi w ogóle. Tak, fortuna. No to git, to go zostaw, bo jak będziemy kopać jakiegoś diamencika, to jest szansa. Na szybkie wzbogacenie. No, ale to wiesz, zawsze coś, nie? Może akurat wypadną dwa. No i znowu piękny kolejny dzień na naszym minecraftowym świecie. Ej, widzę dżunglowe drzewo. Wiedźma! Jak wiedźma? A faktycznie. A tam z tyłu jest dżunglowe drzewo. Portal czasem nie jest kolejny? No jest, faktycznie. Ej, co jest tak dużo tych portali? W ogóle my trafiamy co chwilę na jakiś portal. Ale my już nic w sumie więcej nie możemy z nich dostać. Już dostaliśmy chyba wszystko, co się dało. Ale faktycznie jest. No. Chyba nam życie mówi, że powinniśmy pójść do Netheru. Dobra, dawaj, bo tu jest dżunglowy biom zaraz gdzieś. O, widzisz tam? No widzę, lecę na niego.
Może znajdziemy tutaj tą piramidę, tą taką, w sensie tą taką opuszczoną świątynię dżunglową. Ona by była spoko, bo ona też może mieć coś ciekawego w sobie. O, statek tu jest! Gdzie? No to tam i, przypłynęliśmy nad nim. Wow, 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 mapa kolejna! Utala i zegar! Zegar ma zamiast gnił ziemniaków. Marchewki, ziemniaki, bambusy! Bierz, 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 bierz. No ja patrzę na kolejną mapę, bo coś czuję... Nie, jakie ładne! O, to jest inna mapa, to jest inna mapa. Musimy lecieć na północ. Dobra, nie, płyniemy przez ten ocean, srać tą mapę. No właśnie, ale nie, bo to jest blisko. O, oby. Oby to jest, było blisko. Bo jesteśmy dużą kuleczką już na tym i czuję, że to tutaj gdzieś jest. Oj, to kurczę, strasznie jeszcze niżej. Dobra, jest tam, jest, ale trzeba... Jest, mam diamenty! Powietrze trzeba nabrać. Ja biorę wszystko, 4 diamenty! 4 diamenty? Tak. Serce oceanu, rybki, woda, oddychanie pod wodą, no dobra, no to git. No to stary, mamy 4 diamenty, 19 raza. To jest bardzo dobry wynik, no widzisz, było warto tu przyjść. Dobra, no to było mamy warto. To. Czekaj, wyrzucam sobie rzeczy z ekwipunku takich niepotrzebnych, których nie chcę. Płyniemy, płyniemy. I jak będzie jakiś statek po drodze, to już pewnie będzie miał tą samą mapę, ale można zabrać chociaż żelazo ze środka. Bo ale tego będzie nam trzeba. Ale żelazo dało, ale oddało, ty. Naprawdę, on 4 diamenty, to jest potęga. Widzę kolejny statek. Co ty gadasz? No, ale tam już będzie ta sama mapa co tutaj, bo one są za blisko siebie. Ale przynajmniej weźmiemy żelazo, które będzie w środku. I ewentualnie może diamenty. Bem na lewo. Ej, coś się świeci tam. Ta, to będzie ten portal chyba. Podwodny, nie czy... Nie wiem, ale idźmy zobaczyć. Szkoda, że w Minecraftie sztormów nie ma. Ale to by było... Ej. No co, wyskoczy... Nie idziemy tam, tam są topielce. Dobra, dawaj, nie bój się. Nie, no nie, to jest hardcore, chodź, stary. Chodź. Nie będę ryzykował w pierwszym odcinku ale wyprawy stary, na te topielce. Ale stary, nic się nie stanie. Dobra, okej. Okay. No i zaraz będziesz kwiczał i zaraz kończymy tą serię. Przecież zaraz jak ci wyciągnie gościu, kurde, strój zeba, tam nawet nic nie ma. Widzisz coś tam ciekawego? Dobra, dawaj tam. Nura. No, giniemy. Nie wiem, skrzynia jest. No i coś ciekawego? No właśnie. Ale one biją, podjedź po mnie, szybko. No, mówiłem, że biją, a ty... Opa, szybko. Strój zębem! No szybko, wsiadaj do mnie! Jedź, mą do serca! No mówiłem! Ten trójząb jest strasznie mocny! On mi dzwonił! Nie, ale zaraz ze skrzyni, już byłem tak blisko! Nie, bez sensu jest tam iść w ogóle, to jest za duże ryzyko. Gość z trójzębem robić. Jest za silny. Co? Ale mi chłopiec gwizdał, jeb. Tam na lewo jest ten, jak to się nazywa? Dobra, nie, płyń na is. Już się odechciało ryzykować życiem? Stary, jest pustynia, chyba. Albo to plaża na razie, ale jest piasek. Nie, bo mi nie mogę trzymać głowy prosto, nie? Patrzcie, widzowie, ja mam ręce tu, a mi się kręci. Ej, kolejny Ej, portal. Pustynia. Ej, no mamy pustynię, stary, no dobra, kurczę, czy my w tym momencie... To jest koniec. No, chyba jesteśmy na miejscu, chyba jesteśmy w domu, chyba witamy nasz nowy dom. Szkoda, że tu drzew nie ma. Ej, masz sadzonkę jakąś drzewa? Nie. O, piramida! Ty, widzisz takie wysokie? Co to jest? Ej, faktycznie, co to jest? Cóż to jest? Co to jest za dziwne? Co jest? Ej, dobra, pierwszy raz coś takiego widzę. Co tu się wydarzyło? Musimy coś zbudować na szczycie tego słupa. To będzie nasz piorunochron, stary. Kamele! Jest, są elegancko! Dobra, nie, musimy zostać w tej wiosce, przykro mi, ja mówię. No musimy, ale ja idę zobaczyć ten słup, o co chodzi z nim. Ej, dobra, mamy tu lawapulkę, no dobra, wszystko tu jest, drzewno, nie, no stare, idealne miejsce dobra, w ogóle. No, zostajemy tutaj, jest wybitnie. Tam, jeszcze, można pójść? Jeszcze świnie mamy. Dawaj, połóż się, bo już leżę. Leżę. A dołóż. Ja lecę w tym momencie splądrować tą piramidę, stary, na sam koniec. Na sam koniec tego filmu oczywiście, widzowie, bo nie koniec serii, bo ja mam zamiar tam umrzeć. Ale chcę zobaczyć, co z tego będziemy mieli. O, tu są, stare, dwie lawapulki, dobra, jakie mamy cudowne miejsce. Przecież to jest wszystko, co nam trzeba. Dobra, stary, no przecież to lepiej nie mogliśmy trafić, serio. Dobra, jestem w środku. Uwaga, schodzę na dół. Uwaga, będą diamenty, nie będzie diamentów, jak myślisz? Dobra, będą, stary, z bomby. Będą. 2 diamenty są, git. Dobra, uwaga, tu nie już ma mam diamentów. Mam 6 diamentów, stary. A rozwalam to tak. Dobra, ja idę po ziemię, stary, nam jest potrzebna ziemia. Dobra. Bo... Dwa diamenty mamy. Uprawiać rolę. Mamy 2 diamenty i zabrałem coś TNT, może się nam jakoś przyda, ale... Ogólnie słaby lód, ale no git. Dobra, zobaczę, stary, tu jest jakaś górka. Wespnę się na górę, zobaczę, co tutaj jest jeszcze w okolicy. Może coś tu będzie fajnego.
Ty już tam działaj w tej wiosce. No nie, no widzowie, zapowiada to się naprawdę genialna rozgrywka. Wydaje mi się, że będziemy się tutaj przednio bawić naprawdę, bo zawsze mi się podobają takie serie. I tym bardziej, że jest nowa wersja Minecrafta, można sobie coś pograć. I mam nadzieję, że zrobi nam się z tego jakaś taka nowa tradycja, gdzie za każdym razem, jak będzie wychodzić nowa seria Minecrafta, będziemy sobie rozpoczynać taką właśnie serię. Minecraft Duecik to jest, można powiedzieć, no, że to niby sezon drugi, ale tak naprawdę sezon pierwszy, bo to jest sezon pierwszy na hardkorze. Minecraft Duecik Hardcore, tak to się powinno nazywać, o. Więc to jest pierwszy sezon serii Minecraft Duecik Hardcore. No nie, stary, dookoła tutaj nic nie mamy już więcej. Jest jeszcze pomarańczowa pustynia za nami. No to jest super. No ale to nam nic nie da. Ale postawiony to jest chyba coś niezwykłego, nie? Naprawdę. No, mi się wydaje, że Bóg Minecraftu tutaj normalnie zaznaczył to miejsce, żebyśmy wiedzieli, dokąd iść. Ten słup nam wskazywał drogę. Był jak gwiazda betlejemska dla nas. No dobrze, widzowie, wracam do wioski, szykujemy się, prawda, trzeba to jakoś tutaj rozegrać, trzeba się jakoś tu osiedlić. Pierwszy odcinek i znalezione miejsce, w którym będziemy sobie żyć. Mi się podoba, mamy najlepsze miejsce, jakie dało się mieć. Żegnam się z wami, widzimy się w kolejnym odcinku z Minecraft Duecik Hardcore.